Nazwiska polskich spinaczy to ikony światowego himalaizmu. Mimo, że pojawiliśmy się w górach wysokich stosunkowo późno, to do nas należą największe himalajskie sukcesy. To my jako pierwsi zdobyliśmy 8000 zimą. To my rozpropagowaliśmy alpejski styl zdobywania gór najwyższych. Niestety, za wszystkie sukcesy musieliśmy zapłacić. Góry wystawiły nam wysoki rachunek. Wielu kolegów pozostało tam na zawsze. Historia polskich wypraw zaczyna się jeszcze przed wojną. W 1939 roku Polacy dostają zgodę na wejście na szczyt Nanda Devi East, leżący w Karakorum. Kierownikiem tej wyprawy był Adam Karpiński, który był bardzo dobrym taternikiem, alpinistą, a także był wynalazcą sprzętu różnego rodzaju. Ponieważ były to lata, kiedy nie było jeszcze seryjnej produkcji wielu rodzajów sprzętu alpinistycznego, właściwie trzeba było go ad hoc tworzyć. Skład wyprawy uzupełniają Jakub Bujak, Stefan Bernadzikiewicz oraz Janusz Klarner. W miesięcznej walce 2 lipca 1939 roku szczyt zdobywają Bujak i Klarner. Jest to wówczas 8 pod względem wysokości szczyt zdobyty przez człowieka. Po zdobyciu Nanda Devi East czterej Polacy przenieśli się pod nieodległy wierzchołek Tirsuli, też 7000, niezdobyty. No i w trakcie prób wejścia na ten szczyt zginęło 2 uczestników wyprawy. W wielkiej lawinie, która w nocy zeszła na namiot, w którym przebywali. Ciał ich nigdy nie odnaleziono. Niestety doświadczenie zdobyte na tej wyprawie nie zostanie wykorzystane przez kolejne pokolenia. W Europie toczy się wojna. Jakub Bujak w 1939 roku przedostał się do Anglii i tam zginął w tajemniczych okolicznościach. Poszedł z skałki się podpinać i ślad po nim zaginął. Nie wiadomo, co się z nim stało. Ostatni z tych uczestników, Janusz Klarner, zginął już po powstaniu warszawskim w Warszawie w bardzo podejrzanych okolicznościach do dnia całkowicie niewyjaśnionych. Krążyła taka legenda, że ci, którzy zakłócą spokój bogini Nanda Devi, nie umrą śmiercią naturalną. W latach 50. i 60., kiedy świat walczy o pierwsze wejścia na poszczególne ośmiotysięczniki, Polacy pozostają za żelazną kurtyną. Przez to, że mieliśmy zamknięte granice, nie mogliśmy wyjeżdżać w góry ani typu alpejskiego, ani żadne inne, wobec tego cała działalność koncentrowała się w Tatrach i w Skałkach. To pozwoliło wychować olbrzymią ilość dobrej kadry, dobrze spinających się, dobrze przygotowanych do chodzenia po górach. Mało tego, w Tatrach były takie trudności,
trzeba było mieć specjalne zezwolenie, żeby mógł działać w rejonie Morskiego Oka. Wiesz, u nas zawsze taki przepis, że wolno się było zbliżać do granicy tylko na odległość 5 metrów. Całe szczęście, że nikt nie był tego w stanie sprawdzić. I to stanowiło podstawę wychowania dużej grupy ludzkiej, która potem ruszyła śmiało na podbój Alp. Pierwsza polska wyprawa w Alpy ma miejsce dopiero 3 lata po śmierci Stalina. Szybko okazuje się, że Polacy prezentują wysoki poziom. Radzą sobie z najtrudniejszymi ścianami. Wkrótce ruszają w jeszcze wyższe góry, Hindukusz. Pierwszą wyprawą była wyprawa na Noszak w Afganistanie, która odbyła się w 1960 roku. Ta wyprawa w zasadzie rozpoczyna drugi etap polskiego alpinizmu wysokościowego. Zaraz za nią poszły następne wyprawy w Hindukusz i lata 60. są to lata hindukuskie. Afganistan był tani. Do granicy sowiecko-afgańskiej można było za złotówki dojechać. Nie trzeba było mieć dewiz, nie trzeba było mieć dolarów. Wobec tego no, było to, tak powiem, dostępne dla organizatorów polskich wypraw. To była kuźnia całej działalności późniejszej polskiej w Himalajach. Tam powstawały podstawy, tam się wychowywali ludzie, tam stworzyli się alpiniści zdolni do pokonywania najwyższych szczytów w Himalajach, o najwyższych trudnościach. To była kolebka polskiego alpinizmu. To właśnie w Hindukuszu Andrzej Zawada i Tadeusz Piotrowski, zdobywając zimą Noszak, otworzyli ten kierunek w himalaizmie, to znaczy zdobywanie wysokich szczytów w warunkach zimowych. Tym dokonaniem Polacy obalają twierdzenie Edmunda Hillarego, pierwszego zdobywcy Everestu, iż zimą powyżej 7000 metrów żadna forma życia nie ma szans na przetrwanie. W tych latach Polacy próbują już także swoich sił w najwyższych górach świata. Taką jaskółką, jakbym przemieszczenia się na nowy obszar była stosunkowo nieduża wyprawa na stosunkowo niewielki szczyt, nazywający się Malubitik, ale który leżał w Karakorum. A Karakorum to są już 8-tysięczniki. Krótko potem już ruszyły serie poważnych, dużych wypraw. Pierwszą ważną wyprawą jest próba zdobycia dziewiczego szczytu Kunyangshish. Jest to niezwykle trudna góra, jednak skład wyprawy to najlepsi polscy alpiniści. Pogoda im dopisuje. Dość szybko zakładają obóz trzeci, na wysokości 7000 metrów. Nagle dochodzi do tragedii. 28 lipca, 10 metrów od obozu trzeciego, Jasiu Frańczuk wpada do szczeliny. Śmierć wywołuje szok wśród wszystkich uczestników wyprawy. Po długiej naradzie Andrzej Zawada decyduje, że wyprawa będzie kontynuowana. 26 sierpnia 1971 roku na szczycie staje 4 Polaków. Zdobycie szczytu pokazuje Andrzej Galiński w filmie Kunyangshish, znaczy Góra Narożna. Czy nas widzicie? Ciekawy jestem, czy nas widzicie? Odbiór! W tej chwili nieba akurat chmurka zaszła, w tej chwili
chwili nie, bo akurat chmurka zaszła. Ale w ogóle byśmy was przed chwilą widzieli. Strasznie się cieszymy. Strasznie się cieszymy na odbiór. Jesteśmy cholernie zmęczeni, ale panowie, jednak Polacy weszli na Kianga pierwsi. Pierwsi Polacy. No to dużo mówić, to jednak odbiór i sukces. Pomimo, że po tym biwaku jesteśmy cholernie zmęczeni. Odbiór. Cieszymy się strasznie. Ja sądzę, że trochę podsumujecie, trochę pooglądacie. No i powoli będziecie schodzili. Jak się czujecie, odbiór? Fajna, panie słuch. Daję radio telefon. Zyjdę, a sam nie ściskać się z Rysiem, który nas filmował i dopiero teraz proszę, odbiór. 30 parę wypraw było od czasu polskiej wyprawy. Nikt nie wszedł polską drogą. Japończycy stwierdzili, że polską drogą na Kuniancisz się nie da wejść. Początek lat 70. to kolejne sukcesy Polaków w Górach Wysokich. Zdobycie dziewiczych Shisparesar oraz Kangbachen. W 1974 roku Andrzej Zawada organizuje jesienną wyprawę na lotce. Z przyczyn formalnych i transportowych wyprawa przeciąga się do zimy. I w tych, wydawałoby się, niemożliwych warunkach Zawada wraz z Andrzejem Heinrichem pokonują wysokość 8000 metrów. Szczytu jednak nie udaje się im zdobyć, ale i tak wyprawa ta zostaje uznana za wielki sukces. Nigdy wcześniej zimą człowiek nie wszedł tak wysoko. Nadal jednak nie było żadnego Polaka na 8000 szczycie. W 1975 roku do bazy pod Brodpikiem dociera wyprawa wrocławskiego klubu wysokogórskiego. Ich celem jest wejście na Brodpik Middle, który choć nie jest głównym wierzchołkiem tego masywu, znajduje się na wysokości ponad 8000 metrów. 28 lipca pięciu himalaistów rozpoczyna atak szczytowy. Wejście na szczyt to się już było w ciemnościach. Przez długi czas nie było wiadomo, czy Głazek i Kulisz, którzy najdalej tam doszli na grani śnieżnej, czy byli na szczycie. Szczyt jednak zdobywają. Tego dnia nie myślą jednak o sukcesie. Wiedzą, że muszą jeszcze zejść, a pogoda robi się coraz gorsza. Widoczność jest tragiczna. Czują się coraz bardziej wyczerpani. W każdej chwili może dojść do tragedii. Niestety w zejściu nad przełęczą, zejście było w nocy, w czasie ostatniego zjazdu któryś ze zjeżdżających, prawdopodobnie Andrzej Sikorski, nie związał liny. I ostatni zjeżdżał, Bohdan Nowaczyk. Jak linia była niezwiązana na dole, to spadł. Nie było szans, zostali bez liny przede wszystkim. Zaczęli schodzić, już mając tylko te pętle. Tymczasem pogoda się nie poprawiła. No i w czasie zejścia jeszcze Marek Kęsicki i Andrzej Sikorski spadli po prostu. Ta wyprawa to wielki sukces polskiego himalaizmu. Niestety okupiony wielką tragedią. Myślę, że dziś nikt nie odważyłby się zaatakować takiego szczytu, posiadając sprzęt, jaki mieli do dyspozycji polscy himalaiści w latach 70. Jeżeli się przyjrzeć butom, w których himalaiści polscy chodzą, to były to buty wzorowane na góralskich kapcach z wojłoku, z filcu, z wyszywanym góralskim znakiem na cholewce. Także plecaki były robione w Polsce na zamówienie wedle wzoru opracowanego przez polskich taterników. Polska słynęła wówczas, także na świecie znana była z śpiworów i kurtek puchowych. Ale przecież te śpiwory i kurtki puchowe nie były szyte w żadnej fabryce. Kilkoro krawców to szyło. Dwa tygodnie po wyprawie wrocławskiej wyrusza pierwsza kobieca wyprawa w Karakorum.
Jej celem jest zdobycie Gaszer Bruma 3. Gaszer Brum 3 to był najbardziej atrakcyjny cel alpinistyczny, jaki w ogóle jeszcze wtedy był, bo to był 15 co do wysokości szczyt świata, ale nie zdobyty jeszcze w ogóle, co prawda nie 8-tysięczny, ale najwyższy z 7-tysięczników. Czym kierowali się organizatorzy, wysyłając na kobiecą wyprawę grupę mężczyzn? Nie wiedzieliśmy, czy po prostu Pakistan wpuści kobiety. Jest to kraj islamu, niezbyt przychylnej religii dla płci niewieści. Mężczyźni obierają sobie za cel Gaszer Brum 2. Jeśli go zdobędą, będą pierwszymi Polakami na głównym wierzchołku ośmiotysięcznika, gdyż Broad Peak Middle nie jest uznawany za osobny ośmiotysięcznik. Podczas wyprawy wielokrotnie dochodzi do kłótni, które stały się inspiracją dla filmu Temperatura wrzenia Andrzeja Zajączkowskiego. Nie uniosę więcej, no i cześć, nie zmusi mnie nikt do tego. A ja cię nie zmuszę. Nóżki mam cienkie jak patyczki, znają się porządną. A dla dziewcząt, żeby coś wynieść więcej. Nie ma się o co kłócić. Mi to przypomina zwyczaje pewnych owadów. Na przykład? Modliszka. Wanda po prostu na przykład zawsze robiła tak, że wysyłała zespół męski dzień wcześniej, żeby na przykład przetorował. Po świeżym opadzie wiadomo, jest to problem. No więc wysyłała tych facetów, oni tam robili ścieżkę, a potem pomykały panienki. I facetów to nieco oczywiście denerwowało. 1 sierpnia 1975 roku na atak szczytowy ruszają dwa zespoły. Wanda Rutkiewicz z Haliną Krygier-Syrokomską oraz Leszek Cichy, Janusz Onyszkiewicz i Krzysztof Zdziedowiecki. Kobiety atakują Gaszer Brum 3, a mężczyźni Gaszer Brum 2. Razem dochodzą do przełęczy pomiędzy szczytami. Tam się rozdzielają. Mężczyźni uznają, że nie mają szansy wejść na szczyt Granią i znajdują nową drogę od strony chińskiej. Tam również są spore trudności, jednak decydują się podjąć próbę ich pokonania. Było potwornie zimno, wiał wiatr. Ja poprosiłem, że może byśmy się zatrzymali na chwilę odpocząć na tyle, jak ci powiedział, a to ja jeszcze wyjrzę na tę skałkę. Wyszedł, no panowie, jestem na szczycie. Dziewczynom się atak na ten Gaszer Brum 3 nie udał. W związku z tym po zejściu do bazy wytworzyła się sytuacja właśnie dziwna. Nasz szczyt, który był głównym celem dla kobiet, nie został zdobyty. A na tej wyprawie kobiecej mężczyźni zdobyli szczyt, na który nie mieli pozwolenia. I zachodziła taka obawa, że nam ten Gaszer Brum 3 po prostu ucieknie. W ekipie panuje zła atmosfera. Wszyscy zarzucają Wandzie, że to jej wina, iż do tej pory nie zdobyto zaplanowanego szczytu. Podejmują jednak kolejną próbę wejścia na szczyt. W pierwszym zespole idzie Wanda z Alison Hedwig Onyszkiewicz, Januszem Onyszkiewiczem i Krzysztofem Zdziedowieckim. Ich zadaniem jest zaopatrzenie ostatniego obozu w sprzęt. Dopiero następny, wyłącznie kobiecy zespół ma wejść na szczyt. Jednak po dojściu na przełęcz Rutkiewicz ponownie podejmuje kontrowersyjną decyzję. Widząc nadchodzące chmury, łamie przyjęty plan. Wanda popatrzyła na mnie i powiedziała: Krzysiu, to co, pójdziecie z nami na ścianę? Ja mówię, pójdziemy. No to idziemy. No to ja w tym momencie, żeby ona, broń Boże, nie zmieniła zdania, zrobiłem w tył zwrot i natychmiast pognałem w stronę wejścia w tę stromą ścianę, a za mną Janusz. Trzeba powiedzieć, żeśmy tutaj honorowo dziewczynom dali pierwszeństwo w postawieniu jako pierwsze stopy na szczycie. Gaszer Bruma trzeciego byśmy do nich dołączyli po chwili dopiero z Krzyśkiem. To spowodowało pewne kwasy, no ale dziewczyny za to otrzymały inną możliwość, mianowicie wejścia na Gaszer Bruma 2, co zresztą się stało. Ta wyprawa zostaje uznana za największe dokonanie w Himalajach w 1975 roku. To także pierwszy sukces kobiecego himalaizmu w wykonaniu Polek. W 1977 roku rozpoczyna się nowy etap zdobywania wielkich ścian w górach wysokich. To działalność w małych zespołach,
bez wielkich karawan, zakładania obozów pośrednich. Prekursorem himalaizmu sportowego jest Wojtek Kurtyka. W drodze na polsko-brytyjską wyprawę w Hindukusz poznaje Alexa McIntyre'a. Namawia go na wspólną próbę przejścia mitycznej ściany Kohe Bandaka. Do nich dołącza John Porter. Nikomu wcześniej nie udało się pokonać tej ściany. Tam było wszystko, co można w górach spotkać. Potoki wody w środku ściany, lawiny kamienne. Na samym szczycie był potężny serak, który w każdej chwili groził urwaniem. Decyzja o wejściu w tę ścianę to wielkie ryzyko. Opracowują dokładny plan przejścia wschodniej ściany Kohe Bandaka i ruszają do góry. W kilku miejscach, po prostu kierując się jakimś zmysłem, jakimś doświadczeniem, jakimś przeczuciem, trzeba było podjąć decyzje, które nas ratowały. Na przykład bardzo niecodzienny sposób wejść w ścianę. Mianowicie myśmy weszli w ścianę gdzieś około godziny 12:01, a więc po południu. Wynikało to stąd, że należało uniknąć za wszelką cenę porannego słońca na wschodniej ścianie, które właśnie powodowało wytapianie się kamieni i bombardowanie kamienne. Trzeba było przeczekać połowę drugiego dnia pod kominem z cyklotron, który stwarzał praktycznie stuprocentową śmierć. Podobnie sytuacja rozgrywała się pod samym szczytem, gdzie kwestia znalezienia bardzo czujnego i bardzo sprytnego przewinięcia pomiędzy serakami też wymagało nieprawdopodobnego nosa. Seraki stwarzają wielkie niebezpieczeństwo. Te bryły lodu mogą w każdej chwili odpaść, zabijając znajdujących się pod nimi alpinistów. Rzadką umiejętność ich pokonywania posiada Alex McIntyre. Ilekroć zbliżaliśmy się do jakichś seraków, to w niego jakiś demon wstępował. Natchniony demon, który po prostu rozwiązywał problem. Fenomen swojego rodzaju. Wielu alpinistów tam marzyło o tej ścianie, ja też zresztą, ale tylko im się udało tę ścianę pokonać i dotychczas nie została powtórzona i jeszcze wiele lat upłynie, zanim zostanie powtórzona. Wiele osób zastanawia się, jak himalaiści zdobywali tysiące dolarów potrzebne na zorganizowanie wyprawy. Przecież wówczas w Polsce zarabiało się kilkadziesiąt dolarów miesięcznie. Jednym ze sposobów było zabieranie partnerów zagranicznych, którzy za udział w wyprawie płacili w twardej walucie. Drugim były dotacje, także od osób prywatnych. Przez wiele lat był monopolista w tym zakresie. Bardzo bogaty Polak mieszkający na stałe w Szwajcarii. Pan Julian Godlewski, który naprawdę bardzo dużo pieniędzy włożył w polski himalaizm, chociaż sam nigdy po górach nie chodził. Himalaiści okazują się jednak bardzo zaradnymi ludźmi. Dość szybko znajdują sposób na samofinansowanie swoich wypraw. Oczywiście nie jest wielką tajemnicą, że część funduszy wypraw pochodziła ze swojego rodzaju przemytów. To taki temat wstydliwy z drugiej strony, ja wiem, Zważywszy na charakter tej zaradności, którą Polacy przejawiali w tamtych czasach, to jest swojego rodzaju być może powód do dumy. Ach, oczywiście tutaj będą sprzeczne prawdopodobnie oceny tego wszystkiego. Większość tego towaru jest przewożona wraz z ekwipunkiem na polskich ciężarówkach. Najtrudniejsza przeprawa z cennikami ma miejsce jeszcze w Polsce. Kilkanaście ton ładunku, w tym część nielegalnego, musi zostać zaplombowane przed wyjazdem w trasę. I tu himalaiści znajdują metodę. Celnika się spijało po prostu. Piło się dotąd, dopóki on... myśmy się musieli zmieniać oczywiście. Celnik pozostawał ten sam.
Dawał nam wtedy plombownice, plomby i przewoziliśmy od 2 do 4, może więcej ton przemytu. Żadna polska wyprawa nie odbyłaby się bez handlu przemycanymi przedmiotami. A z powrotem, oczywiście, to już albo wieźliśmy, albo wysyłaliśmy pocztą całe paki po 40 kilo tych ciuchów damskich. Trasa licząca kilkanaście tysięcy kilometrów obfituje w wiele niespodzianek i przygód. Nikt poza Polakami nie jeździ po Azji tak wielkimi samochodami. Był taki film, Kluzo chyba, Cena strachu, przewożono przez pustynię nitroglicerynę. Dziecinna zabawka w porównaniu z naszymi transportami. Oprócz oczywiście 12 ton sprzętu, było jakieś 30-40 butli z tlenem, a podczepione pod Jelcza było 800 pojemników z propanbutanem. W skrzyni było w szczytowym okresie 2 tony paliwa. Myśmy to używali nie tylko jako zapas, ale też jako swego rodzaju przemyt. Za dolara w Iranie można było kupić bodajże 56 litrów oleju napędowego, a w Turcji to był chyba dolar, to był litr. I w Pakistanie tak samo piekielnie drogie paliwo, a pieniędzy nigdyśmy nie mieli zbyt dużo. Taki okres w Nepalu właśnie w latach 80., że jak się wchodziło do tamtejszych szerpańskich sklepików, no to miało się wrażenie, że się jest w polskim sklepie. Tyle, że znacznie lepiej zaopatrzony. To po prostu było wszystko. Tenisówki, trampki, śpiwory, namioty, komplet absolutnie polskiego wyżywienia, takiego turystycznego. Przemyt jest także skutecznym sposobem na dofinansowanie małych wypraw. W 1983 roku Wojtek Kurtyka z Jurkiem Kukuczką jadą na wyprawę na Gaszer-Brumy. Aby pokryć część kosztów związanych z karawaną, zamierzają wwieźć do Pakistanu 36 butelek whisky i tam je sprzedać. No niby drobiazg, to jednak stanowiło praktycznie połowę potrzeb finansowych wyprawy. Niestety na granicy hindusko-pakistańskiej zostają poddani szczegółowej kontroli. Jeśli celnicy odkryją przewożony towar, mogą zostać aresztowani. W swoim bagażu mają 22 beczki ze sprzętem. Alkohol jest ukryty w 3 ostatnich. Nie spodziewają się, że kontrola będzie tak dokładna. Zazwyczaj kończy się na przejrzeniu kilku pierwszych beczek. Celnik sprawdza jednak dokładnie wszystkie po kolei. Kiedy wyciąga beczkę, w której znajdują się butelki, Kurtyka próbuje przejąć inicjatywę. Podchodzę do niego, mówię: "Sir, let me help you." I zaczynam wyciągać to wszystko. No spójrz, no nic tutaj nie ma. No buty, no śpiwór, no lina. I w każdym z tych rzeczy, które wyciągam, w środku jest 3-4 butelki. I w śpiworze są 3-4 butelki. W odzieży jakieś są 2 butelki. No widzisz? I wyciągam kilkanaście różnych sztuk wyposażenia. W każdej z tych sztuk coś tam jest trefnego zapakowanego. I mówię: no spójrz, tu jest dno. Nie ma nic. A on mówi: okej, dziękuję, proszę o następny.
Na szczęście udaje się im oszukać celnika i wjechać do Pakistanu. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży alkoholu pokrywają koszty wyprawy. Wyprawy, na której zdobywają dwa ośmiotysięczniki. Gasherbrum 1 i Gasherbrum 2. W 1976 roku Polacy jadą na kolejną wielką wyprawę, na K2. Od czasów pierwszego zdobycia tej góry w roku 1954 nikomu nie udało się wejść na szczyt. Polacy chcą zdobyć górę nową, trudniejszą drogą. Wyprawa postępowała dosyć powoli, a szczególnie w momencie, kiedy dotarliśmy do tego najtrudniejszego odcinka grani. Trzeba było wszystko poręczować. Tam zużyliśmy ponad 3,5 km lin poręczowych. Potem, jak doszliśmy do łatwego terenu, to problem następny się zaczął. Niepogoda. Nastąpiło ogromne załamanie pogody. Przez prawie tydzień padał śnieg. W bazie prawie 2 metry śniegu przybyło, więc wyobrażaliśmy sobie, co tam się dzieje na górze w naszych obozach. Kiedy pogoda poprawia się, Polacy rozpoczynają atak szczytowy. Pierwsza dwójka, która poszła, Holnicki z Cichym Leszkiem, doszli pod takie bariery skalno-lodowe i stwierdzili, że nie tędy, że trzeba szukać łatwiejszej drogi. Następną dwójką był Gienek Chrobak i Wojtek Wróż. Chrobak wtedy bardzo dzielnie pokonał tą barierę. Zostawił jedną butlę z tlenem, spinał się tylko z jedną. Potem z powrotem wyciągnął tą butlę. Zanim poszedł Wróż, jeszcze przeszli 150 metrów już znacznie łatwiejszego terenu. Ale zrobiło się już tak późno, w butli Chrobaka już było niewiele tlenu, ostatniej butli Chrobaka. I zaczęła się załamywać pogoda, zaczął padać śnieg, zaczął wiać wiatr. Także no, decyzja była jedna w zasadzie, trzeba było się wycofać. Do szczytu było jeszcze 200 metrów łatwego terenu. Także ta nowa droga no, praktycznie została poprowadzona, no ale nie można sobie jej zaliczyć, skoro nie było się na szczycie. W tym czasie w Polsce trwa cicha rywalizacja pomiędzy środowiskami o zdobycie pozwolenia na wejście na Mount Everest. Wszystkich zaskakuje Wanda Rutkiewicz, która w 1978 roku zostaje zastępcą kierownika niemieckiej wyprawy. Niestety, Niemcy chcą, aby to ich rodaczka została pierwszą Europejką na najwyższej górze świata. I wiesz, najtrudniejsze było to, kiedy poczułam się jak wyrobnik, kiedy Niemcy na wyprawie powiedzieli mi, przecież wzięliśmy cię po to, żebyś wprowadziła naszą przedstawicielkę na szczyt. A Wanda mówi, przecież ona do niczego się nie nadawała, była słaba, nie była w stanie pokonać tego. Ciągnęłam ją ile mogłam. I w jakimś momencie już się nie dało. Niemka się poddała. Zażądano, żeby Wanda z nią się wycofała, żeby zeszła do bazy. Wiadomo było, że drugiego wejścia już nie będzie. I Wanda odmówiła. No i wobec tego koledzy Niemcy powiedzieli jej, no to rób co chcesz, ale to jest już twoja sprawa.
ale Wanda jest twarda. 16 października 1978 roku jako pierwszy Polak, pierwsza Europejka, staje na najwyższym szczycie świata. Jej wyczyn to wielkie wydarzenie w Polsce. Wanda staje się sławna. Jeszcze do tego była taka zbieżność już tylko dla Polaków w zasadzie odczuwalna, że Wanda Rutkiewicz weszła na Mount Everest tego samego dnia, kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Było w tym coś, jakaś taka tajemna siła. Przez całe lata 70. Andrzej Zawada walczy o pozwolenie na zdobycie 8-tysięczników zimą. W końcu władze Nepalu zgadzają się na to. Polacy otrzymują zgodę na działalność zimową i to w dodatku na najwyższej górze świata. Zawada zabiera na wyprawę najlepszych polskich himalaistów. Warunki, jakie jednak tam spotykają, powodują, że akcje górskie są niezmiernie wyczerpujące. W filmie Gdyby to nie był Everest, widać z jaką determinacją Andrzej Zawada motywuje swoich himalaistów. Mamy założony obóz pierwszy i obóz drugi. Jak wiesz, wszystko zaczyna się od obozu trzeciego. Sukces wyprawy zależy w tej chwili od wytrzymałości psychicznej i od wytrzymałości fizycznej, od kondycji. Nawet nie od tych specjalnych super umiejętności technicznych. Jak wiesz, tutaj nie potrzeba wcale żadnej specjalnej techniki wspinaczkowej, żeby wejść normalną drogą na Everest. Tylko wytrzymałość i twardość, siła charakteru, to się liczy. Pomimo dwumiesięcznej walki Polakom nadal nie udaje się zdobyć szczytu. Nieubłaganie kończy się termin pozwolenia. Mieliśmy zezwolenie do 15 lutego tylko na atakowanie szczytu. Reszta czasu do końca miesiąca mieliśmy poświęcić na likwidowanie obozów. I Andrzej Zawada, widząc, że mamy pewne problemy z dotrzymaniem tej daty, 15 lutego, zwrócił się do Ministerstwa Turystyki o przedłużenie zezwolenia do końca lutego, żebyśmy jednak mogli atakować. I przyszła odpowiedź, że owszem, przedłużają, ale tylko o 2 dni, czyli do 17 lutego. 11 lutego Andrzej Zawada z Ryszardem Szafirskim zakładają ostatni, czwarty obóz na Przełęczy Południowej. Bez niego nikt nie może nawet myśleć o zdobyciu szczytu. 15 lutego próbę zdobycia szczytu podejmuje Andrzej Heinrich z szerpą Pasangiem. Próbują wejść na wierzchołek nie używając butli tlenowych. Niestety, nie udaje im się to. Docierają jedynie do wysokości 8300 metrów. W tym dniu w obozie trzecim znajdują się Wielicki i Cichy. Według planu powinni schodzić na dół. Wiedzą jednak, że po zejściu do bazy nie mają już szansy na atak szczytowy. Ja pamiętam, budziłem się, jeszcze było ciemno, 5-6 rano. To była zima, więc słońce późno wschodziło. I już nie mogłem spać dalej i postanowiłem, że jednak nie będę schodził, że zostaję. Nie wiedząc oczywiście o tym, że Krzysztof też taką decyzję podjął w sąsiednim namiocie. Poczuliśmy taki wiatr w plecy, że o, tylko my możemy to zrobić. Być może to też było powodem pewnej takiej, nie wiem, determinacji naszej. Przecież mogliśmy powiedzieć, sorry, ja mam palce pokrwawione, muszę zejść odpocząć, sorry, nie idziemy, nie. Ale poczuliśmy też, że jest to szansa. Przy czym ani chyba Leszek, ani ja nie sądziliśmy, że taka szansa dla nas tam w ogóle osobista, wielka. Nam się wydawało, że tylko od nas zależy los wyprawy. Szesnastego lutego Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki dochodzą do obozu czwartego na wysokości ponad 7900 metrów. Temperatura w namiocie sięga minus 42 stopni. Następnego dnia, 17 lutego o 6 rano, wychodzą na szczyt. Okazuje się, że jest to najtrudniejszy odcinek na całej trasie. Świeży śnieg przesłania oblodzone miejsca i w każdej chwili może oderwać się od skalnego podłoża.
Na grani potworzyły się ogromne nawisy, które mogą odpaść w każdej chwili, porywając himalaistów. Nie używają jednak asekuracji. Na szczyt muszą wejść jak najszybciej, aby przed zmrokiem dotrzeć do namiotu. O godzinie 14:25 Polacy stają na szczycie najwyższej góry świata. Jako pierwsi na świecie dokonują tego zimą. Gdzie jesteście, odbiór? Leszycie! 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 Sukcesy wspólny! Dziękuję wam w imieniu całej wyprawy, naszego kraju. Dziękuję wam. Uważajcie, chłopcy! Gdyby to nie były wy, to chyba byśmy nie weszli. Zawiadamiam, że biało-czerwona znalazła się dzisiaj, 17 lutego o godzinie 14:30 na najwyższym szczycie świata. Z Leszkiem byliśmy w pewnym momencie jedynym zespołem, który mógł próbować wejść na szczyt. Nie byliśmy wybrańcami, po prostu tak się złożyło, że mogliśmy my tylko strzelić tego gola w ostatniej minucie i to zrobiliśmy. Po 3 dniach bohaterowie dochodzą do bazy. W filmie Gdyby to nie był Everest, widać wzruszenie, jakie wówczas tam panuje. Dojeżdżają nowi himalaiści. Zawada chce, aby Polacy poprowadzili nową, trudną drogę południowym filarem na Everest. Po wycieńczającej walce na szczycie staje Andrzej Czok oraz Jerzy Kukuczka. Do wejścia przygotowani są kolejni himalaiści. Jednak Zawada, bojąc się załamania pogody, kończy wyprawę. Trwająca ponad pół roku wyprawa to niewątpliwie wówczas największy sukces polskiego himalaizmu. Tym akcentem Polacy wchodzą w nową dekadę. Dekadę, w której ich wyczyny przyćmią dokonania himalaistów z całego świata. Następny odcinek serialu Himalaiści to opowieść o ryzykownej grze, jaką podjęli Polacy. To opowieść o ich wielkich sukcesach, za które niestety musieli zapłacić wysoką cenę. Już za chwilę na Discovery World. Brudna robota. Mike Rowe udowodni, że nie straszne mu najbardziej odrażające zajęcia świata. Narzekacie na własną pracę? Warto porównać.